kolejny punkt porządku obrad. Jest to sprawozdanie na bieżącej działalności, panie wójcie, lekko wakacyjny w tym okresie. Myślę, że wakacyjnie tylko postaram się Państwu określić najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w ostatnim okresie na przestrzeni ostatniego miesiąca. Otóż dostaliśmy informację, że zostały rozpatrzone nasze kolejne wnioski w ramach płatności realizowanego przedsięwzięcia uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej Mieraż. I tak na podstawie wniosku nr 11 kwota wydatków uzyskanych za kwalifikowane waloryzacje w ramach zatwierdzonego wniosku o płatność nr 11 wynosi 1 595 541,57 zł. Natomiast wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności to 1 356 210,33 zł. I kolejny wniosek nr 12, tutaj kwota zatwierdzonego wniosku stosunkowo niewielka, bo wniosek niewielki na kwotę 101 380,04 zł. I dofinansowanie uzyskane ze środków Funduszu Spójności to 86 173,03 zł. Kolejny wniosek nr 13 również został został 12, 13, 14, przepraszam, wniosek nr 14. Tutaj dofinansowanie otrzymaliśmy dofinansowanie kwoty, znaczy został zatwierdzony w ramach zatwierdzonego wniosku o płatność. Chodzi o wniosek nr 14 i wynosi to ten wniosek kwotę 245 426,56 zł. I dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności to 208 612,57 zł. Łącznie uzyskaliśmy z tych wniosków dofinansowanie na kwotę 1 650 000 złotych 995,33 zł. To są takie najświeższe wiadomości, które są z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Kolejne wnioski są rozpatrywane i będziecie Państwo o tym informowani, aczkolwiek w chwili obecnej również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska jest przerwa wakacyjna, wiele osób jest na urlopach, w związku z tym należy spodziewać się, że następne informacje będą dopiero w miesiącu wrześniu. Jeśli chodzi o najważniejsze rzeczy, które działy się na terenie gminy, ja zawsze tutaj wymieniam przeważnie inwestycje, które zostały zrealizowane bądź są realizowane. I tak został wybrany drugi etap, już jakby zakończony całkowicie, realizacja budowy i rozbudowy i przebudowy Centrum Medycznego w Raszynie. W obecnej chwili trwa wyposażanie tego obiektu w zarówno przyrządy i urządzenia medyczne, jak również wyposażenie odpowiednich gabinetów i sal. Również została zakończona dość długa inwestycja, którą realizowaliśmy. To jest budowa i przebudowa szkoły w Sękocinie. Tutaj już został budynek odebrany. Przygotowujemy go, wyposażamy, również wyposażenie już zostało przywiezione, jest na etapie sale są na etapie wyposażenia. W nadchodzącym tygodniu będziemy odbierać również wyposażenie, które zostało tam przywiezione.
tak żeby na 1 września szkoła była w pełni wyposażona i gotowa do przyjęcia uczniów. Co do terminu, tutaj termin jest niezagrożony, dlatego że mamy na to cały miesiąc praktycznie na uporządkowanie i jakby dopieszczenie tego obiektu, żeby rzeczywiście prezentował on się dobrze. Myślę, że zarówno sceneria, jak i wygląd szkoły w chwili obecnej są takim ładną wizytówką naszej gminy. Została również odebrana budowa i przebudowa ulicy Nauczycielskiej i ulicy Spółdzielczej. W chwili obecnej myślę, że są to jedne z najładniejszych ulic na terenie gminy Raszyn. No, ich zaletą jest bogata zieleń, stare, piękne drzewa i ta nowa nasza inwestycja, która jest wpleciona w tą scenę, naprawdę wygląda bardzo ładnie. Również wybraliśmy nastąpił podbiór wybudowanego parkingu u Włada. Ta inwestycja to była inwestycja wspólna, inwestycja realizowana ze środków gminnych, ale ze środków tych również, które były posiadane, co były w posiadaniu sołectw, część sołectw zarówno w roku ubiegłym, jak i w roku bieżącym przeznaczyła środki na ten cel. Gmina Raszyn z budżetu również w naszym stopniu dofinansowała. Na dzień dzisiejszy został zrealizowany drugi etap końcowy realizacji tego parkingu. W chwili obecnej trwają prace przy budowie Centrum Kultury w Raszynie. Można już, myślę, że lepiej zobaczyć ten budynek, jest on już odsunięty, w dużej mierze nie posiada już rusztowań, w związku z tym widać jego bryłę i można się, że tak powiem, do niej powoli zacząć przyzwyczajać, bo poprzednia bryła przyzwyczajała nas do swojego wyglądu przez 27 lat. W związku z tym myślę, że ta będzie znacznie krócej na dzisiejszym, gdzie się do niej przyzwyczajimy. Jeśli chodzi o realizację projektów w ramach kolejnych faz uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, tutaj mamy naprawdę, można powiedzieć, front robót, dlatego że jesteśmy w kilku, a nawet kilkunastu rejonach, trwają jednocześnie prace. Te prace trwają zarówno w Puchałach, jak i w Bendach, w Sękocinie, w Słominie, w Laszkach, w Falentach częściowo, ponieważ to są tak, jest, że również pewne ulice są również dodatkowo odrobione, także tych brygad, które jednocześnie robią kanalizację na terenie gminy Raszyn, jest na dzień dzisiejszy około 20 w różnych rejonach. No i rzeczywiście nadzór i praca, która tam jest rzeczywiście no, pewnym nawet wyzwaniem dla naszych pracowników, dla inżynierów kontraktu, ale również i dla samych firm, bo jak to bywa w takich przypadkach, zdarzają się opóźnienia, zdarzają się różnego rodzaju kłopoty, kolizje, czasami nawet banalne, bo niektórzy właściciele gruntów chcą, żeby brygady nie wchodziły, dopóki nie zakończą się żniwa. W związku z tym jest to dość znaczne utrudnienie, czasami nawet trudne do wytłumaczenia, no ale jakoś tutaj sobie z tym radzimy. Ja nie będę tutaj Państwa zanudzał, jeśli chodzi o konkretny zakres tych inwestycji, ale Państwo śledziliście przetargi, które były ogłaszane i których wykonawcy byli wyłonieni na dzień dzisiejszy takimi wiodącymi firmami. To jest firma Prim, firma również Kratpol,
firma, która również ma kilka zadań, Meliorex. W związku z tym no, naprawdę działają 3-4 firmy właściwie, bo też następują wśród tych działań podwykonawcy, kolejni także front robót jest zapewniony. Zdarzają się, tak jak mówię, różne rzeczy, ale nie wpływają one jakoś niekorzystnie w chwili obecnej i zagrożenia nie ma. W dniu dzisiejszym robiliśmy właśnie przesunięcia, jak również zmiany w prognozie wieloletniej po to, żeby uruchomić kolejne przetargi w ramach między innymi, których zadań będą realizowane już kolejne miejscowości, w tym wypadku podalszym domy i jeszcze parę takich pojedynczych elementów i zadań. Osoby zainteresowane, sołtysi, mieszkańcy są o przebiegu tych prac poinformowani. W większości, właściwie we wszystkich tych przypadkach realizowanych inwestycji odbywaliśmy na terenie gminy spotkania z mieszkańcami, na których są omówione sprawy najbardziej takie istotne i informowaliśmy mieszkańców o całym systemie i jak będzie przebiegała inwestycja. Jeśli chodzi o pozostałe elementy, no nie chciałbym może Państwa zarządzać, myślę, że to są najważniejsze, jest okres wakacyjny. Powoli przygotowujemy się do rozpoczęcia roku szkolnego. Dziękuję bardzo za dużą informację. Proszę bardzo.